Panie Andrzeju, jak gale pan ocenia? No ja chciałem przede wszystkim pogratulować organizatorom, czyli Andrzejowi Radomskiemu, który po raz kolejny pokazał, że nie tylko świetnym zawodnikiem, a właściwie to jest jeszcze zawodnikiem, jak powiedział przed chwilą, jeszcze nie na Mistrzostwa Świata, jeszcze chce coś wygrać, jest niewiarygodny, ale okazuje się, że jest również świetnym organizatorem. Kolejną galę zrobił naprawdę na wspaniałym poziomie. Mam obawę, że ta pogoda nie była dzisiaj taka specjalna, żeby zachęcić publiczność, ale to, co się działo, a zwłaszcza walka finałowa, walka wieczoru, no była czymś fantastycznym. To była walka na najwyższym poziomie. Także ja ze swojego punktu oceniam galę bardzo dobrze i mam nadzieję, że ta formuła, która w tej chwili, jak wiemy, w Polsce i na świecie rozwija się najbardziej dynamicznie, również będzie się rozwijała tu, w Koszalinie. Czy będzie pan gościł na kolejnych galach? Jeżeli zostanę zaproszony, jak najbardziej. Gratulujemy.